Badania będą wykonywane u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. To wspólna inicjatywa Fundacji Ronalda McDonalda i władz Radomia w ramach programu Nie nowotworom u dzieci. Mamy świadomość tego, jak ważna jest profilaktyka, dlatego wspólnie razem z moimi zastępcami, panią prezydent Martą Michalską-Wilki, prezydentem Mateuszem Tyczyńskim, zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie. Specjalny ambulans, w którym specjaliści będą wykonywali badania USG, pojawi się na rynku 14 i 15 marca. Zapisy będą przyjmowane telefonicznie 11 i 12 marca w godzinach od 10 do 15. Numer telefonu znajdziecie na portalu cozadzień.pl. Dzięki temu programowi, poprzez ten program, możemy dokonać szybkiej diagnozy, a co za tym idzie, wdrożyć szybkie, odpowiednie leczenie. Specjaliści przebadają w sumie 140 dzieci. Odwiedzą nas radiolodzy dziecięcy ze szpitala w Lublinie i będą badać Państwa dzieci, na co serdecznie zapraszam. W organizację badań przesiewowych włączyło się też Centrum Organizacji Pozarządowych.